Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dziś chciałem pokazać Wam, w jaki sposób ćwiczę tak zwane teraz vacuum, czyli wciągnięty brzuch. Do tej pory, szczerze się przyznam, że bardzo to zaniedbywałem. W sensie takim, że wiadomo, że w Main Classic Physique ta poza jest bardzo ważna. Na jednych zawodach pierwsze co, sędzia stop, panowie, jak staliśmy w line-upie, do pierwszego porównania, w ogóle do pierwszego wyjścia. Mówi, pierwsze co, poproszę wciągnięty brzuch poza, bo ona weryfikuje w tej akurat kategorii zawodników. Dlaczego bagatelizowałem to? Bo każdy myśli, że wystarczy wciągnąć brzuch, wypuścić powietrze, wciągnąć brzuch, poćwiczyć 2-3 razy i to vacuum, prawda, jakoś będzie wychodziło. Ale tak naprawdę, jak tak jakoś będziemy ćwiczyć, to tak jakoś później na scenie, byle jak, to będzie wychodziło. Więc w jaki sposób to ćwiczę? Po pierwsze, codziennie trenuję vacuum. Po tygodniu już widzę różnicę. Mam nadzieję, że na Mistrzostwach Polski za 17 dni będzie widać tą różnicę. Powiem szczerze, że po pierwszych dwóch dniach, po pierwszych dwóch treningach, dół brzucha, całe powłoki, to taka obolałość mięśniowa, jakbym nie wiem jak mocno zrobił brzuch. Codziennie trenuję, wcześnie rano, wstając przed kardio, wstaję o godzinie 5, toaleta poranna i już w łazience wykonuję kilka ćwiczeń vacuum, czyli wciągam mocno brzuch. Za chwileczkę Wam powiem, jaka jest też metoda, żeby fajnie wciągnąć ten brzuch i na czym należy się skupić, żeby dobrze te flaki zaciągnąć. Robię wciągnięty brzuch, normalnie przy tym oddychając, starając się, pępek w głowie jakby chciał się przykleić do kręgosłupa. Normalnie sobie oddycham, staram się wytrzymać te 3 razy po 30 sekund. Następnie co robię? Za chwileczkę Wam pokażę to ćwiczenie, które już robię wcześniej rano. Zobaczcie jakie. Po paru seriach 30-sekundowych wciągania brzucha i normalnego oddychania przez nos przy wciągniętym, zasyśniętym brzuchu pępek przyklejony do kręgosłupa, jakkolwiek by to wyglądało, czy ten brzuch będzie wystawał, czy nie wystawał, ale starasz się mocno wciągnąć ten brzuch, przechodzę do kolejnego ćwiczenia w oparciu na wyprostowanych ramionach albo na łokciach. Oczywiście takie ławeczki w łazience nie mam, bo po pierwsze by się nie zmieściła, a po drugie jest tam niepotrzebna. Na łokciach bioderka uniesione i w tej pozycji mocno wciągam brzuch. Staram się cały czas mocno wciągać i normalnie sobie oddycham. Staram się normalnie oddychać, ale brzuch cały czas, aż te mięśnie wszystkie bolą. Tam w pasie już teraz nic nie ma. Starasz się wytrzymać te 30 sekund cały czas, kontrolując. Normalnie sobie oddychasz, ale cały czas kontrolujesz, nie popuszczasz, wciągasz mocno brzuch do środka. I takie ćwiczenie wykonuję już w łazience. Też 3 razy po 30 sekund, wyjdzie raptem, powiedzmy z przerwami, 4 minutki takiego ćwiczenia, potem idę na kardio. Ważna rzecz, później jak kończę już kardio, mam te ostatnie 5 minut, a rano wcześniej robię 50 minut kardio, jak mam ostatnie 5 minut, też jadąc sobie na rowerku, cały czas staram się mocno zaciągać ten brzuch, mocno, żeby ten pępek był przy kręgosłupie. Normalnie sobie oddycham, ale brzuch cały czas wciągnięty, nawet specjalnie robię takiego garba, żeby ten brzuch mocno się wciągnął i był cały czas wciągnięty, to dodatkowe 5 minut. Po treningu, po każdym treningu, czy robię mięśnie brzucha, czy też nie, po każdym treningu przed kardio będę wykonywał następujące ćwiczenia. Pierwsze co, staję sobie przed lustrem i wykonuję, staram się wykonać vacuum, 2 głębokie wdechy, następnie wydech. Za chwileczkę będę to robił, tylko o co chodzi? Jak zrobisz wydech, zaciągniesz mięśnie brzucha do środka, starasz się, oczywiście nie biorąc oddechu, ale masz jamę ustną i jamę nosową zamkniętą i starasz się jakbyś chciał wciągnąć to powietrze, czyli nie tylko wciągasz brzuch, ale starasz się jakbyś chciał wciągnąć powietrze przez usta, przez nos, ale oczywiście te drogi są zamknięte, więc jeszcze mocniej zasysasz ten cały brzuch do środka. Spróbujcie tego. I
tak, żeby was nie zanudzać, parę razy powtarzam. Jak już to zrobię, przechodzę do następnego ćwiczenia. Kolejne ćwiczenie w leżeniu. Tak samo, staram się mocno zaciągnąć brzuch, ile się da, pępek do kręgosłupa. Przy okazji przez 30 sekund, gdzieś około, normalnie sobie oddychając na zaciągniętym brzuchu. I teraz staram się zaciągnąć brzuch i cały czas sobie normalnie oddycham, a mięśnie mocno spięte. Ała. Cześć. I też to powtarzam z 2-3 razy. Kolejne ćwiczenie, wszystko tak samo, ale staram się, nogi lekko ugięte, i staram się przy tym zaciągniętym brzuchu, normalnie sobie oddychając, unoszę raz prawe kolano, raz lewe w górę. Gwarantuję wam, że jak zrobicie te ćwiczenia po treningu, to zobaczycie na drugi dzień, jak was bolą bebechy. I ostatnie, staram się dwie nogi unieść w górę. Nawet jak nie startujecie w zawodach, a fajnie zrobicie to vacuum, fajnie będziecie to ćwiczyć, to gwarantuję wam, że jak pójdziecie na poranną toaletę, jak zaciągniecie brzuch, to wszystko wyjście z jelit. Dobra. W ten oto sposób właśnie trenuję vacuum. Za chwileczkę wstanę, zrobię jeszcze pozę taką jak na zawodach, czyli wciągnięty w brzuch, na bezdechu, zaciągnięcie. I to by było wszystko. Spróbujcie takich ćwiczeń, nie tylko wciągania tam parę razy, 2-3 razy i okej, poćwiczyłem vacuum, tylko właśnie takich ćwiczeń, a zobaczycie, jak w ciągu miesiąca, trenując dzień za dniem, już po tygodniu będziecie widzieć kolosalną zmianę. Spróbujcie, nie pożałujecie. Do widzenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.